Witam wszystkich ponownie. Dziś kolejny przepis na sałatkę do słoików. Tym razem na pikantnie, mocno octową, z ostrą papryką i selerem. Do tego cukinia, czerwona papryczka. Będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Link do mojej strony z przepisami wypisałam pod filmem. Składniki również. Do tej sałatki potrzebujemy warzyw. Przede wszystkim cukinię. Ja mam dwie małe żółte i jedną średnią zieloną. Mogą być również po prostu jedna żółta i zielona. Marchewki. Jak macie duże marchewki, to wystarczy 6-7 sztuk. Ja mam takie młode, już niewielkie, więc wzięłam sobie ich trochę więcej. Mam 3 cebulki, bo są małe. Jeśli macie większe, wystarczą spokojnie 2. I wzięłam 2 kolory dla kontrastu. Seler mam bardzo duży, więc wystarczy go pół. I 3 papryki. Mogą być w różnych kolorach, jak wolicie. Do tego dla ostrości 2 ostre papryczki. Jeśli wolicie łagodniejszą sałatkę, możecie ją zupełnie pominąć. Jeśli bardziej pikantną, dodajcie razem z nasionami. Zaczynam od wydrążenia cukinii. Musimy zabrać środkowe nasiona, najlepiej łyżką. Cukinii nie obieram ze skórki. Selera, marchewkę i cukinię ścieram na tarce o grubych oczkach. Następnie warzywa przekładam do dużej miski, gdzie będzie mi łatwiej je wszystkie wymieszać. Teraz cebulę. Kroimy w cieniutkie półplasterki i również dorzucamy do pozostałych warzyw. Ostrą paprykę dodaję bez nasion. Jeśli wolicie bardzo mocno pikantną, możecie dodać razem z nasionami. Kroję ją dosyć drobno. Pamiętajcie, żeby zaraz po tym umyć porządnie ręce, bo jak dotkniecie oczu, to bardzo będzie piekło. Słodką paprykę również kroimy drobno w paseczki. Teraz pozostałe składniki. Ocet 10%. Jeśli nie lubicie za ostrej, za mocno octowej sałatki, możecie dać 300 ml i 100 ml wody. To już jak wolicie. Ja daję sam ocet. Taką lubię najbardziej. Łyżeczkę czarnego pieprzu. 6 płaskich łyżek soli. I 5 łyżek cukru. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Sałatkę nakrywam jeszcze folią spożywczą i odstawiam w chłodne miejsce na około 1 dobę. Po tym czasie sałatka już zdążyła się przegryźć, przekładamy ją do garnka. Stawiamy na gaz i będziemy podgrzewać, aż się zagotuje. Pod przykryciem. Jak się zagotuje, to gotujemy ją jeszcze około 1–2 minuty i gorącą będziemy przekładać do słoików. Tradycyjnie używam słoiczków półlitrowych, bo taka sałatka na moją rodzinę półlitrowa jest idealna na jeden obiad. Słoiki zakręcamy i układamy na ściereczce do góry dnem. Już nie pasteryzujemy. Nie ma takiej potrzeby. Na końcu wystarczy nakryć je jeszcze ściereczką i zostawić na całą noc. Niech sobie powoli stygną. Jak całkiem wystygną, możemy przenieść je do piwnicy lub spiżarki. I gotowe! Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!